Witajcie, nakrętka odnaleziona, w skrzyni sobie leżała. Trochę popełniłem błąd, bo mogłem najpierw ją szukać i zakręcić oryginalną, ale najpierw szukałem nakrętkę, żeby przykręcić ten koło zębate na tym wałku dolnym. Dorabiałem inną, znalazłem akurat o tym samym gwincie. O. O tam na dole. No ale będzie na zaś, jak się ta odkręci kiedyś, albo coś będę robił w skrzyni, rozbierał, to zakręcę oryginalną. Co tu jeszcze w pokrywie było? Pierwszy bieg też wyskakiwał, bo nie było na wodziku. To znaczy była sprężynka i kulka, ale zawieszona. Było tyle brudu, że nie klikało na poszczególnych biegach, na luzach i luźno latał sobie. I to też nie podtrzymywało kół zębatych i nieraz sobie wyskoczył. Także wyczyszczone, umyte. Zakładam zaraz tą pokrywę, później z góry ten wybierak. Też muszę tam osłonkę założyć i będzie próba. Tylko nie wiem, ile do skrzyni wchodzi oleju. Bagnet niby pokazuje, że jest dobrze, ale nie wiem, czy ten bagnet jest oryginalny. Jakiś taki podejrzany trochę. Wlałem 5 litrów oleju. Tutaj oczywiście był czarny olej, jak spuściłem. I może ktoś wie, ile tutaj wchodzi konkretnie, czy 5, 10, czy 7, 8. Także i ta rurka mnie tutaj zastanawia, co to jest, czy to jakąś ona pompę ma w sobie, tak jakby olej miał skapywać na te wybieraki, czy tutaj gdzieś na koła zębate kapał. Nie wiem, nie mam pojęcia, co to jest za rurka. Także to będzie na razie na tyle, poskręcam, sprawdzę i poinformuję o dalszych działaniach. Pozdrawiam, cześć.